jesteśmy okaleczone psychicznie i fizycznie, więc chciałybyśmy, żeby nasza kobiecość po prostu jeszcze, żebyśmy jeszcze czuły się kobietami. Co 4 minuty w Polsce ktoś dowiaduje się, że ma raka. Co 7 umiera z tego powodu. Bardzo ważną rolę w leczeniu odgrywa nie tylko specjalistyczny sprzęt i nowoczesne metody. Ważne jest także pozytywne nastawienie pacjenta i wiara w wyleczenie. Pokrótce poznajcie historię pani Violetty. Jak ona dowiedziała się o chorobie? Było to 2 lata temu, jak dowiedziałam się, że zachorowałam i to przez przypadek ukłułam się różą w pierś. I to tak z niczego. Później się dowiedziałam, że mam nowotwora złośliwego sutka. Miałam częściową operację piersi, później miałam radioterapię. I teraz 3 tygodnie temu dowiedziałam się, że mam znowu całkiem inny nowy rak. Całkiem też złośliwy oczywiście, mam usuniętą pierś. I teraz czeka mnie chemia. Prawdopodobnie 14 tych chemii mam dostać. Dlaczego przedstawiamy tę historię? Pani Violetta lada dzień rozpoczyna leczenie chemią, którego skutkiem ubocznym jest m.in. wypadanie włosów. Kobiety boją się wyjść bez włosów na zakupy, boją się prowadzić normalne życie towarzyskie, wprost ukrywają się w domu w momencie, kiedy biorą tą chemioterapię. Proszę sobie wyobrazić, że bywają takie sytuacje, gdy pacjentka z powodu obawy o to, że utraci włosy, no potrafi rozważać zarzucenie chemioterapii, która jest ze względów medycznych niezbędna. Trauma po amputacji piersi, gdzie pacjentka już przeżywa bardzo psychicznie utratę wizerunku kobiecości. Utrata włosów też jest bardzo istotna. Urządzenie czepek do chłodzenia głowy pomaga zachować włosy przez cały okres trwania chemioterapii. Szpital nie ma jednak wystarczających środków na jego zakup. Wartość kształtuje się na poziomie 130 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy mamy użyczony sprzęt poprzez firmę na 4 tygodnie, co oczywiście nie gwarantuje nam żadnej całości kuracji chemicznej dla pacjentów onkologicznych i będziemy się starać zdobywać te fundusze, żeby to urządzenie zapewnić dla naszych pacjentów onkologicznych. Chcemy tutaj, żeby pacjenci onkologiczni podejmowali to leczenie w dobrym stanie psychicznym, z dużą nadzieją na wyleczenie i też, żeby jak najmniej generować tych skutków ubocznych tego leczenia. Stąd wspólny apel i prośba do Państwa. Chciałam zaapelować we własnym imieniu i wszystkich chorych, którzy leczą się w tym szpitalu w Brzozowie, o to, aby ta maszyna, która tutaj jest, mogła służyć chorym, mogła służyć kobietom, bo jesteśmy okaleczone psychicznie i fizycznie, więc chciałybyśmy, żeby nasza kobiecość po prostu jeszcze, żebyśmy jeszcze czuły się kobietami. Jest to dla nas bardzo ważne.